Piątek 17 maja, Bartosz Łyżwiński, witam Państwa ponownie w poranku w telewizji w Polsce, a w centrum wydarzeń wracamy do propagandowego spotu Platformy Obywatelskiej, spotu, który sugeruje związki Prawa i Sprawiedliwości z Rosją. No i słowa oburzenia padają z różnych stron sceny politycznej, od prawej do lewej, a to komentarz Pawła Zalewskiego, polityka Trzeciej Drogi, który można powiedzieć, że też zalicza się do tych oburzonych. Mogę tylko i wyłącznie powiedzieć, że Trzecia Droga nigdy by takiego spotu nie wyprodukowała, że ja się bardzo, znaczy, no, że jest mi przykro bardzo, że ten mechanizm właśnie polaryzacji, takiej walki wyniszczającej jest realizowany przez mojego sojusznika, przez mojego koalicjanta w rządzie. Jest tak, że mamy dwa obozy. Jeden obóz mówi, to zdrajcy agenci Rosji. Drugi obóz mówi, to zdrajcy agenci Niemiec. To jest szaleństwo. Z tego trzeba wyjść i wczoraj drogę pokazał marszałek Hołownia. Ale nie wszyscy są oburzeni. Wydaje mi się, że w tym gronie nie ma wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, no i oczywiście autorów tego spotu. Ja nie jestem od tego, żeby recenzować to, jak partie polityczne prowadzą swoje kampanie wyborcze, szczególnie koalicyjne. Patrzę na to, czy taki spot by zrobiła Lewica. Pewnie Lewica by takiego spotu nie zrobiła, bo my mentalnie uważamy, że trzeba sytuację ochładzać, niż ją bardziej rozgrzewać. Prowadzić bardziej kampanię merytoryczną niż emocjonalną, która ma wywoływać emocje, ale jednak pokazywać rozwiązania. Nie jestem zwolennikiem tego, żeby rozpoczynać mocną grę wewnętrzną na emocjach. Wolałbym, żeby na przykład powstał raport z wpływów rosyjskich, tak jak premier proponował. W tym spocie oczywiście nie ma takich kadrów, jakie widzieliśmy choćby w serialu Reset. Nie ma spaceru Władimira Putina z Donaldem Tuskiem po molo w Sopocie, ale to jest oczywiste. Do tego spotu, do tej formy odniosła się także była premier Beata Szydło. Zobaczcie, co ta Platforma wyprawia. Śmieszne. Śmieszne i żenujące, widać, zabolał serial Reset. Manipulują, kłamią, dzielą Polaków. My rozmawiamy z Polakami o ważnych dla nich sprawach. Tak jak w Jędrzejowie, z którego właśnie jedziemy. Oni są manipulantami, my jesteśmy wiarygodni. 9 czerwca głosujcie na Prawo i Sprawiedliwość. A ze mną i z Państwem nasz gość wspólny, dr Rafał Leśkiewicz, rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam państwa. Krótkie tylko pytanie, oczywiście nie polityczne, ale w tym spocie są motywy zbrodni katyńskiej, jakieś czaszki katyńskie. Jak pan się odniesie do tego, że miesza się historię z polityką i to w taki ordynarny, brutalny, propagandowy sposób? No, w naszej rzeczywistości politycznej bardzo często używa się argumentacji sięgającej do polskiej historii, szczególnie tej najbardziej tragicznej historii Polski XX wieku, ale bez wątpienia nie tylko niestosowne, ale wręcz skandaliczne jest używanie symboliki katyńskiej do bieżącej walki politycznej. Mówimy tutaj o prawie 22 tysiącach zamordowanych przez Sowietów polskich oficerach, inteligentach, nauczycielach, urzędnikach państwowych, zbrodni, która nigdy nie została rozliczona, i ta oto zbrodnia jest wykorzystywana przez jedną z sił politycznych do bieżącej polityki, do walki z przeciwnikami politycznymi. To jest niegodziwe, aby w taki sposób się zachowywać i w taki sposób wykorzystywać symbolikę katyńską, zwłaszcza że żyje mnóstwo najbliższych ofiar zbrodni katyńskiej, a zbrodnia ta jest jednym z najbardziej tragicznych epizodów w polskiej historii, historii II wojny światowej, i świadczy o wyjątkowym zbydlęceniu totalitaryzmu sowieckiego. To teraz zmieńmy temat i mam taką prośbę, żebyśmy jednak postawili granicę między tym wątkiem naszej rozmowy a kolejnym, bo kolejny jest o wiele przyjemniejszy i związany jest z rocznicą, 80. rocznicą zdobycia przez polskich żołnierzy Monte Cassino. Instytut Pamięci Narodowej jest autorem spotu, który przypomina te wydarzenia. Zobaczmy może wspólnie fragment tego spotu.
80 lat temu w nocy z 17 na 18 maja 1944 roku żołnierze II Korpusu Polskiego podjęli wyzwanie, któremu nie udało się sprostać żadnemu z aliantów. I to już pytanie do mojego gościa. Przypomnę, dr Rafał Leśkiewicz, Instytut Pamięci Narodowej, rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej. Panie doktorze, czy to jest jedna z takich najbardziej doniosłych, największych, najbardziej znaczących bitew II wojny światowej? Bez wątpienia jest to jedna z najbardziej krwawych i okupionych największymi stratami wśród żołnierzy alianckich bitwa II wojny światowej. Bitwa, która tak naprawdę rozpoczęła się w styczniu 1944 roku. Jeżeli popatrzymy na sekwencję wydarzeń, to dopiero czwarte natarcie, to, które rozpoczęło się w nocy z 11 na 12 maja, a doprowadziło w konsekwencji do zdobycia klasztoru na Monte Cassino, było tym ostatecznym rozbiciem sił niemieckich, które zbudowały bardzo silne umocnienia na tak zwanej linii Gustawa, zamykającej czy chroniącej drogę na Rzym, ostatecznie zdobyty 4 czerwca, właśnie dzięki temu, że udało się przebić obronę Niemców i zdobyć Monte Cassino. A więc ta bitwa pod Monte Cassino jest symbolem heroizmu, symbolem cierpienia, ale też symbolem niezwykłego oddania bohaterstwa nie tylko Polaków, ale wielu innych żołnierzy, bo mówi się o tej bitwie, że to była bitwa 10 armii, bo przedstawiciele tylu krajów walczyli w bitwie pod Monte Cassino. Polacy rzeczywiście położyli największy wkład. Żołnierze generała Andersa II Korpusu Polskiego wykazali się niezwykłym heroizmem, odwagą, oddaniem, bo mieli do rozliczenia z Niemcami krzywdy, których doznali na początku września 1939 roku, ale także chcieli pokazać aliantom, że są znaczącą i ważną siłą. To był głos generała Andersa i jego podkomendnych, którzy chcieli w ten sposób pokazać, że oni, walcząc w kampanii włoskiej, walcząc przeciwko Niemcom, walczą tak naprawdę o Polskę, bo tak jak pojawia się taka sentencja, która znajduje się też na cmentarzu polskim pod Monte Cassino: ci polscy żołnierze oddali ducha Bogu, ciało włoskiej ziemi, ale serce Polsce, bo właśnie o tę Polskę pod Monte Cassino walczyli. To musiała być dramatyczna decyzja i dramatyczne minuty, bo podobno 10 minut miał generał Władysław Anders na podjęcie decyzji, czy bierze, podejmuje się tej misji, czy też nie. I no musiał mieć świadomość, biorąc pod uwagę te wcześniejsze przegrane potyczki i choćby trudny teren, no bo wiadomo, klasztor położony bardzo wysoko, no musiał wiedzieć Władysław Anders, że zginie wielu jego żołnierzy, a mimo to no podjął się tej misji. Tak, to prawda. Przed generałem Andersem była bardzo wielka odpowiedzialność. On podjął tę decyzję o użyciu II Korpusu Polskiego i rozpoczęciu ataku pod Monte Cassino. Oczywiście on, jego sztab przygotowywali się do tego natarcia, mając doświadczenie trzech poprzednich natarć zakończonych porażkami i okupionych olbrzymimi stratami. I mimo dobrego przygotowania w tym zdobyciu Monte Cassino zginęło 923 polskich żołnierzy. Kilkuset zaginęło, a blisko 3000 zostało rannych. O tym, jak wyglądała bitwa pod Monte Cassino, dowiadujemy się między innymi z bardzo przejmujących reportaży Melchiora Wańkowicza. No, pewnie każdy z nas zna szkice z pod Monte Cassino, a ci, którzy nie znają, to zachęcam, żeby do nich sięgnąć i przeczytać. Rzeczywiście straty wojsk polskich były olbrzymie, ale z drugiej strony to byli dobrze wyszkoleni żołnierze. To byli ci żołnierze, którzy wraz z generałem Andersem wyszli ze Związku Sowieckiego po podpisaniu układu Sikorski-Majski, po uformowaniu Armii Polskiej w Związku Sowieckim. Oni byli dobrze przygotowani do działań wojennych, do walki, ale nimi też kierowała chęć odwetu. Odwetu na Niemcach za zbrodnie popełniane przez hitlerowców na ziemiach polskich od września 1939 roku, zarówno na ziemiach okupowanych, jak i na ziemiach wcielonych do III Rzeszy. I warto też chyba powiedzieć, że Monte Cassino to tak naprawdę nie koniec, bo jeszcze popatrzmy na kolejne walki żołnierzy polskich we Włoszech, gdzie wykazali się olbrzymią odwagą, heroizmem, znakomitym przygotowaniem. Mówimy o Bolonii, o Anconie, o całej kampanii włoskiej, która, no, gdyby nie
nie Polacy, oczywiście to zawsze są dyskusje i zawsze może się pojawić takie pytanie, czy tylko Polacy, ale gdyby nie Polacy, to rzeczywiście ta kampania włoska wyglądałaby inaczej. Nie udałoby się przebić linii Gustawa, nie udałoby się tak szybko wojskom alianckim wejść do Rzymu, który był głównym celem właśnie tych działań podejmowanych przez aliantów. A klasztor na Monte Cassino, no cóż, to było jedno z najmocniejszych umocowań obrony niemieckiej. Tam stacjonowali spadochroniarze niemieccy. To klasztor z początku VI wieku, oczywiście zbombardowany, zniszczony przez aliantów nalotami dywanowymi, o co zresztą później do aliantów były olbrzymie pretensje, bo to był przecież zabytkowy klasztor włoski. I paradoksalnie przez to, że ten klasztor został zbombardowany w przyziemiu, w podziemiach, Niemcy stworzyli bardzo mocny system obronny i rzeczywiście przez wiele miesięcy udawało im się bardzo skutecznie bronić przed nacierającymi wojskami alianckimi. Kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy alianckich poniosło śmierć, zdobywając to wzgórze. Zresztą widać to chociażby na cmentarzach, które wokół Monte Cassino są rozsiane. Widać to na polskim cmentarzu, który powstał już 1 września 1945 roku, na którym spoczywają szczątki polskich bohaterów. Panie doktorze, zbliżają się te uroczystości, te obchody. Prezydent Andrzej Duda wylatuje do Rzymu, z tego co pamiętam, dziś o godzinie 17. Jak będą wyglądały te obchody? Bo Instytut Pamięci Narodowej jest jakby współorganizatorem, jest współodpowiedzialny za ich przeprowadzenie. Instytut Pamięci Narodowej bierze udział w obchodach 80. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Nie mogłoby nas tam nie być. Prezes IPN dr Karol Nawrocki jest na miejscu już od wczoraj. Przewidzieliśmy wiele akcji edukacyjnych, informacyjnych związanych z obchodami bitwy pod Monte Cassino. Między innymi wraz z naszą delegacją pojechała pod Monte Cassino grupa ponad 500 harcerzy, którzy oddadzą hołd tym, którzy polegli za wolność Włoch, ale także za wolność Polski. Przygotowaliśmy szereg materiałów informacyjnych, edukacyjnych. Mieliśmy okazję przed chwilą zobaczyć zapowiedź serii 9 krótkich spotów informacyjnych opowiadających o Monte Cassino, o bitwie pod Monte Cassino, o broni, jaką tam używano, o tym, przedstawiciele jakich wyznań w armii polskiej walczyli pod Monte Cassino, o zwierzętach, które walczyły pod Monte Cassino. No my od wielu miesięcy też propagujemy wśród najmłodszych taki spektakl Miś Wojtek opowiadający właśnie o bitwie pod Monte Cassino. A jutro zachęcam też wszystkich do lektury Plusa Minusa w Rzeczpospolitej, bo tam duży dodatek poświęcony właśnie bitwie pod Monte Cassino i miejscom upamiętniającym ofiary. To jeszcze na koniec dopytam. Oczywiście bohaterowie już nieliczni, ale jednak tamtej bitwy też będą obecni. Zdecydowanie tak. Żyją ostatni bohaterowie bitwy pod Monte Cassino. Im oddajemy cześć, im oddajemy hołd i ich upamiętniamy. Upamiętniamy tych, którzy zginęli, ale też oddajemy hołd wszystkim tym, którzy jeszcze żyją, pamiętają tę bitwę, bo to jest tak naprawdę ostatni moment, by jeszcze spotkać się ze świadkami tamtych wydarzeń i zapytać ich o ich odczucia, zapytać ich o to, jak wyglądała bitwa i co się działo później. To jest ostatni moment, szczególnie dla młodych ludzi, by spotkać się ze świadkami tamtych historii. Doktor Rafał Leśkiewicz, rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. W obchodach Monte Cassino jako dziennikarz oczywiście będzie też uczestniczyć reporterka telewizji w Polsce, Żaklina Skowrońska. Powinna być obok mnie, ale niedługo wylatuje do Rzymu i na pewno zapoznamy się z jej obszerną i ciekawą relację z tych 80. obchodów rocznicy zdobycia klasztoru Monte Cassino. Ja już się z państwem żegnam, ale wracam za chwilę. Proszę zostać z telewizją w Polsce. Do zobaczenia.